Dobra. Siemanko, Jan Boś z tej strony dla fansportu.pl. Jest ze mną Alan Fisz. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. I słuchaj, pierwsze pytanie, bo widziałem tutaj przed chwilą, co się zadziało z Muranem. Co tu poszło? Mówię to dzisiaj ostatni raz, bo już tyle wywiadów udzieliłem, że mi się nie chce po prostu gadać. Mam z nim dłuższy konflikt. Zaczęło się gdzieś tam, żeśmy mieli wcześniej potyczkę, potem zaczął mi cisnąć w internecie odnośnie tego psa, że takie kurwy jak ja nie powinny chodzić, wiesz, po ulicy i tak dalej. Jechał mi cały czas. Gdzieś tam pisał też tak samo na Instagramie. Do momentu mówię, dobra, chuj, przymknę na to oko, bo cała połowa Polski wtedy jechała nas do tego psa. Mówię, dobra, chuj, przymknę oko, nie? Ale jak mi wjechał na siostrę... Koniec. Kaplica. Okay. I nie wytrzymałem, już jak go zobaczyłem, od razu mówię, już mówię, kurwa, zamykam go, nie? Ma szczęście, że tego kolega wkroczył, mówię, to kurwa go zabił chyba. Czy bierzesz gdzieś pod uwagę może taką walkę z Muranem? Jak najbardziej. Myślałeś o tym? Jak najbardziej. Tak? I co, MMA? Co? Obojętnie. Tak? Oby tylko, a czy mogę Kaidena albo MMA? W boksie nie chcę, bo nie rozwinę swoich pełnych wachlarzu umiejętności, ale w Kaiden go zabił, a w MMA to mówię, to... A myślałeś może o jakichś zaostrzonych zasadach, jakieś łokcie? Możemy zrobić, jakieś... no ale co, jak MMA, to wszystko jest łokcie. O czymś ciekawszym. Łokcie, ale to... tak, gołe pięści może? Nie, na gołe pięści powiedziałem, że nie chcę. Ja powiedziałem, że ja mogę się... Wiesz, szkoda mi zdrowia. Wiesz, zgłaszałeś do mnie Wotorę, ten... Gromda się do mnie chyba zgłaszała, nie pamiętam. Nie chcę się bić na gołe pięści z tego względu, że się nie to, że się boję. Szkoda mi po prostu zdrowia. Jak ja mam, wiesz, połamać sobie ręce na walce, gdzie potem mam minimum pół roku mam wyłączone, wiesz, z jakiejkolwiek aktywności, raczej chodzi mi o treningi bokserskie i tak dalej, bo mogę biegać coś tak dalej, ale ja się wtedy nie będę spełniał, jeżeli chodzi o sportowo, to wiesz, to się mija z celem. Ja chcę się bić, a teraz wiem, że to będzie mój rok, jeżeli tylko mi zdrówko dopisze, to będzie mój rok i wierzę w to bardzo mocno i już nie mogę się doczekać, nie? Jak to teraz cię wygląda? Odpoczywasz jeszcze po świętach, czy już? Nie, ja zapierdzielam, ja w święta tak to samo jest... trenowałem, tak samo. Okay, czyli nie było odpoczynku? Nie, nie mam, ja w Sylwestra też nigdzie nie wyjeżdżam, ja siedzę w domu, idę spać i wiesz, nie baluję nic, zero. Okay. Sylwestra śpię, kurwa, nigdzie nie idę, nie wychodzę i tyle. Mhm. A jakie plany na następną walkę? Mówiłeś, że masz ciężkiego rywala. Bardzo mocnego mam rywala teraz, bardzo mocnego. To cię jakoś motywuje bardziej? Bardzo mocno mnie motywuje. Będę niesamowitym underdogiem w tej walce, ale mówię, no... Pokażesz się z najlepszej strony. Powiem, mocno zapierdzielam, naprawdę, mocno zapierdzielam. Naprawdę, jeszcze się nigdy tak nie przyłożyłem do walki, nawet kurde, jak walczyłem z pająkiem o pas, to tak się nie przyłożyłem. Okej, okay, a jest też temat ciosa. Adrian Cios, jeden cios i nie chcę o tym pajacu tam więcej gadać, bo ta walka, ja miałem się z nim bić tutaj na prime, się z nim bić, z tym kondonem, tylko dlatego się nie bije, bo za mało odstęp czasu jest między galami i nie chciała jedna federacja, żebym reklamował dwóch federacji naraz. Tyle. Okej, okay. Ale bierzesz już taką walkę pod uwagę? Myślisz, że gdzieś go tam ustrzelisz kiedyś? Kogo? Ciosa. No pewnie. Tak? Pewnie. Złapiecie się gdzieś? Tak. Dobra. No, chodzi mi na gali, bo nie będę, mówię, ja mogę mu wypierdolić tak raz liścia, jak chcę. A jakieś jeszcze inne konflikty? Jakieś z Ferrarim coś? Co? Ferrari mi obiecał, że zrobi dwie walki i potem możemy się bić. Jeżeli zobaczymy, czy dotrzyma słowa. Mhm. I MMA? Obojętnie, Kaiden MMA dla mnie to jest jeden chuj. Okej. Okay. I w jakiej wadze? Ile ty teraz ważysz? 85. Mogę z nim zrobić do 80. Nie, on też chyba tyle waży. Koło tyle. No dobra. Ale chcę pokazać teraz, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.